Szóste Forum Rolników i Agrobiznesu, sesja świnie. Ze mną Wojtek Styburski, Agrointegracja. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam Was. Dosyć dużo tematu poświęcamy dzisiaj, dosyć dużo czasu poświęcamy dzisiaj dobrostanowi związanemu z Zielonym Ładem. Czy to, co czeka rolników polskich, jeżeli chodzi właśnie o podwyższone normy dobrostanu, to jest szansa czy raczej zagrożenie? Zielony Ład to także właśnie w hodowli trzody chlewnej podwyższony dobrostan. Z naszego doświadczenia jako integracji, czyli podmiotu, który integruje producentów między innymi trzody chlewnej, wynika, że podwyższony dobrostan może wpłynąć na polepszenie wyników produkcji. I niejednokrotnie zostało to też właśnie w ten sposób udowodnione. No i teraz, gdzie jest ten punkt równowagi? Nie? Czy ograniczając obciążenie na dany metr kwadratowy sztuk trzody chlewnej, tak bardzo prosto, w ten sposób ograniczając ilość wyprodukowanych sztuk w danym cyklu, czy załóżmy w roku, jesteśmy w stanie zrekompensować, a może mniejszymi stratami, a może mniejszymi nakładami na produkcję. Myślę z naszego doświadczenia, że warto się podzielić takimi spostrzeżeniami i uwagami, że jednak warto i zawsze te efekty są bardzo pozytywne, natomiast nie odpowie na to pytanie ten, kto nie liczy kosztów produkcji, kto nie analizuje wyniku produkcyjnego i nie podchodzi do tego w sposób taki profesjonalny, czyli nie prowadzi bieżących zapisów z danego cyklu, z danych nakładów, z danych upadków, czy użycia na przykład antybiotyków, ilości leków. Czy możemy jednoznacznie powiedzieć, że dobrostan zawsze wiąże się z podwyższonymi kosztami? I to jakby było jedno pytanie. I drugie pytanie. Czy znamy sposób, żeby te koszty przełożyć, no powiedzmy, na konsumentów? Czy wyższe koszty produkcji? To myślę, że nie do końca. Natomiast na pewno niższa efektywność, czyli niższa wydajność z danego budynku, z danego cyklu. To bym tak to określił. A czy większe nakłady są z tym związane? Myślę, że też nie do końca, ponieważ mówię to też jako producent trzody chlewnej, osoba, która jakby z tym środowiskiem bardzo często się spotyka i wymieniamy się z rolnikami i także z firmami, które obsługują procesy produkcyjne. Daleko zabrnęliśmy w taką tą metafilaktykę, czyli leczenie naszych błędów przez stosowanie środków, które mają te błędy nam zatuszować. No i to jest, myślę, że taka nasza pięta Achillesowa. Warto z tym walczyć, warto się zastanowić, czy można inaczej. Jeżeli rzeczywiście uda się wypracować w gospodarstwie, a nam się już udało, rozwiązania, gdzie możemy ograniczyć tą metafilaktykę, to można wręcz odwrotnie nie obniżyć koszty produkcji, a też osiągnąć bardzo dobry sukces produkcyjny. Czyli Zielony Ład, podwyższone normy dobrostanu, to nie tylko koszty i nie tylko negatywne informacje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.